Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Najpierw chciałbym podziękować wszystkim, którzy zasubskrybowali mój blog. W sumie 200 osób to zrobiło. Już zrobiłem prawie wszystkie konsultacje i były bardzo miłe. Fajnie było wreszcie rozmawiać z ludźmi, z którymi do tej pory tylko pisałem. Więc dziękuję bardzo za subskrypcję i za miłe rozmowy. Dobrze, to sedna sprawy. Brooke, mała Amerykanka, która śni o Polsce. Ten filmik rzeczywiście nosi wiele tytułów, a dostałem wiele fajnych propozycji na moim blogu i chciałbym je wymienić teraz. Zaszczepiliśmy naszą miłość do Polski, to jest dobrym tłumaczeniem tytułu mojego artykułu po angielsku, ale też jest wiele kreatywnych pomysłów, na przykład o dziewczynce, która pokochała Polskę. Zaraziliśmy polską małą Brooke. Miłość do Polski nie zna granic, to jest jeden z moich ulubionych. Dziewczynka, która zapalała miłością do Polski, to jest bardzo poetycki tytuł. Dziękuję wszystkim, którzy zaproponowali tytuły na moim blogu dla tego filmiku. Ale to jest w każdym razie bardzo ciekawa historia. Kiedy byliśmy w Polsce, z żoną pracowaliśmy jako nauczyciele języka angielskiego. I moja teściowa w USA jest nauczycielką klasy pierwszej. Więc z naszymi najmłodszymi uczniami robiliśmy projekt Penpal. To znaczy, że każdy uczeń w Polsce napisał list do ucznia w USA i odpowiedział. Myślę, że w sumie obie strony napisały dwa listy w ciągu roku. Moja żona wróciła do Stanów dwa razy, żeby odwiedzić rodzinę i przyjaciół. I jednym razem przyjechała do klasy swojej matki. Tam opowiadała o Polsce, opowiadała polskie bajki, na przykład legendę o smoku wawelskim. I dzieci tam były zachwycone. I to było już prawie 2 lata temu. Ale kilka tygodni temu teściowa dostała list od jednej z jej byłych uczennic. Ma na imię Brooke. I ta dziewczynka, która w ogóle nie ma żadnych polskich korzeni, nadal myśli o Polsce, nadal jest bardzo zainteresowana Polską. I cały ten list jest na moim blogu, jest link w opisie, ale teraz poczytam tłumaczenia części tego listu. Co słychać u pani córki w Polsce? Czy przeprowadziła się, bo chciałabym uczyć się więcej o Polsce, jak w pierwszej klasie? Była świetna zabawa, kiedy mieliśmy pen pals i przyjechała do nas pani córka. Nauczyła nas wszystko, co chciałam się nauczyć, ale nadal chciałabym uczyć się o wiele więcej. Czy może pani ją zapytać, kiedy ona wróci? Albo czy ona wróci? Czy pana kiedyś była w Polsce? Ja nie, ale bardzo chcę to zrobić. No, to jednocześnie wspaniale i też niesamowicie, bo ta dziewczynka zakochała się w Polsce, ale nie dzięki polskim korzeniom. To dzięki jednym znajomym w Polsce, z którym napisała listy i dzięki entuzjazmowi mojej żony do Polski. I tyle. I no, ciągle myślę, jak możemy to zrobić znowu? Jak możemy robić to często? No, jestem otwarty na wasze sugestie. Proszę napiszcie swoje pomysły w komentarzach. I no dobrze, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.